Mieszkańcy Bełchatowa co roku chętnie wrzucają pieniądze do skarbonek WOŚP. Co roku wspieracie WOŚP? Tak. Wrzucacie Tak. A z czego to wynika? Powiedzcie mi, jaka jest taka siła, że chcecie przyjść właśnie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i pomóc? No nie wiem, tak zawsze ciekawość. Fajnie jest pomóc. Ciekawość, aha. I chęć pomocy. Bardzo fajnie jest pomóc. Dzisiaj jesteście tutaj w galerii. Byłyście wcześniej jeszcze na Placu Narutowicza? Nie, dzisiaj nie. Czyli tylko tutaj jesteście? Tak, tylko tutaj. No to sporo tych pieniędzy musiałyście wrzucić, bo macie bardzo dużo naklejek. No. Wszędzie wrzucałyście, gdzie się dało? Tak. Miałyście ustalony budżet wcześniej? Ile wrzucicie do skarbonki? Nie, tyle ile wzięłam, tyle po prostu wrzuciłam. Ja uczestniczę od samego początku. Jest to konieczna akcja z prostej przyczyny. Niestety państwo nie zabezpiecza wszystkich potrzeb szpitali i trzeba pomagać. No. Niezależnie od tego, co się sądzi o tym państwu. A czeka pan tak cały rok na tą akcję? Bo tutaj niektórzy właśnie opowiadają, że niektórzy widać, że przychodzą z tymi oszczędnościami, także przez cały rok zbierają, żeby wrzucić specjalnie do tej puszki na WOŚP. Nie, niekoniecznie. Ja również wpłacam darowizny w trakcie roku, także to nie jest tylko ta akcja. Nie? Warto podkreślić, że tegoroczna odsłona WOŚP była ukierunkowana na walkę z sepsą. Na pewno ta akcja spowoduje, że zostanie zakupiony, jak zawsze, przemyślany sprzęt potrzebny. Tak? To jest analiza wielu doktorów, profesorów z uczelni, ze szpitali specjalistycznych, którzy się typowo zajmują ratownictwem w tych przykładkach właśnie, gdzie to zakażenie może powstać. Tak? Chwilę wcześniej byliśmy na pokazie, tak faktycznie ze sztabu, jako sztab też tutaj jesteśmy, działamy. A dodatkowo jeszcze wspieramy, kwestujemy, tak? Każdy jednak może uzbierać zawsze jakiś grosz. Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. Może zachorować na nią każdy, dlatego tak ważna jest diagnostyka. 100 zł po raz trzeci sprzedane! Wielkie brawa! Zapraszamy gorąco tutaj do naszego sztabu w celu sfinalizowania transakcji, a tymczasem przechodzimy do kolejnej licytacji. Kolejna licytacja to kolejny kalendarz, tym razem taki, również z podpisami wszystkich zawodników na głównej stronie. Od razu 100 zł. Wszystko na szczytny cel. Serduszko jest, co panu przyświeca, jaka idea, jak tak co roku pan się włącza taką... Co roku się włączamy, bo nasza córka właśnie sepsę przeżyła. W ogóle z wieloma problemami się zmaga i dzięki sprzętowi i z orkiestry udało się ją uratować, bo była poważnie zagrożona jej życie. I co, tak, tegoroczna zbiórka bardzo potrzebna. Bardzo jest potrzebna, bo dzięki temu wiele dzieci właśnie udaje się uratować, tak? Dzięki temu sprzętowi z WOŚP-u. Będąc na salach intensywnej terapii w Matce Polce, tego sprzętu jest naprawdę mnóstwo i gdyby nie ten sprzęt, to na pewno wiele dzieci nie przeżyłoby, tak? Tak naprawdę wydaje mi się, że dopiero jak ludzie zobaczą te serduszka na tych sprzętach, na tych wszystkich łóżkach, to dopiero dociera do człowieka. Ile tego sprzętu jest właśnie od orkiestry? Włączając się w akcję WOŚP, każdy mógł dorzucić cegiełkę do zakupu potrzebnego sprzętu.